Nazywam się Paweł Piasecki, jestem właścicielem i współwłaścicielem i prezesem grupy Metal Tech Piasecki. Jedną z firm w grupie jest Metal Tech Cynkownia. Na rynku funkcjonujemy od 35 lat. Od 22 lat zajmujemy się cynkowaniem ogniowym. Współpracę z firmą Dzimeco zaczęliśmy w roku 1996. Wspólnie wtedy opracowywaliśmy proces dodawania niklu w formie proszku do kąpieli cynkowej. W roku 2004 rozpoczęliśmy pracę nad budową dużej linii nowej cynkowni ogniowej i tutaj również zwróciliśmy się do Dzimeco z prośbą o ofertę. Nowa linia wystartowała w 2007 roku. W roku 2012 doszło do bardzo poważnej awarii na naszej cynkowni. Zakład uległ spaleniu i bardzo duża część linii uległa zniszczeniu. Odbudowując linię, zdecydowaliśmy się na automatyzację. Decyzję podjęliśmy na podstawie 6 lat doświadczeń i przekonały nas argumenty firmy Dzimeco i wizytacje cynkowni, które stosowały proces automatyzacji. Uważam, że dzięki temu osiągamy lepszą jakość cynkowania, większą powtarzalność, osiągamy większą wydajność, ilość wsadów na zmianę, a również jest zapewnione większe bezpieczeństwo pracowników. W chwili obecnej jakość towarów, jakość wyrobów wykonywanych usług, między innymi cynkowania ogniowego, jest jednym z najważniejszych czynników dla klienta. Polski klient stał się już wymagającym klientem pod względem jakości. Nie odbiega to wcale od konieczności wykonywania usług cynkowania ogniowego dla klienta polskiego, jak i klienta zagranicznego, na przykład dla Zachodu. Chodzi o stały nadzór oraz na powtarzalność. Klient chciałby w tej chwili otrzymywać jednakową jakość, powtarzalne wyroby, stale, niezależnie od czasu wykonywania, czy to w zimę, czy w lato. Proces automatyzacji pozwala na to.